Słowa Ewangelii według świętego Marka. U Jezusa zebrali się faryzeusze i kilku uczonych w piśmie, którzy przybyli z Jerozolimy. I zauważyli, że niektórzy z jego uczniów brali posiłek nieczystymi, to znaczy nieumytymi rękami. Faryzeusze bowiem i w ogóle Żydzi, trzymając się tradycji starszych, nie jedzą, jeśli sobie rąk nie obmyją, rozluźniając pięść. I gdy wrócą z rynku, nie jedzą, dopóki się nie obmyją. Jest jeszcze wiele innych zwyczajów, które przejęli i których przestrzegają, jak obmywanie kubków, dzbanków, naczyń miedzianych. Zapytali go więc faryzeusze i uczeni w piśmie: dlaczego twoi uczniowie nie postępują według tradycji starszych, lecz jedzą nieczystymi rękami? Odpowiedział im: słusznie prorok Izajasz powiedział o was, o błudnikach, jak jest napisane: ten lud czci mnie wargami, lecz sercem swym daleko jest ode mnie. Ale czci mnie na próżno, ucząc zasad podanych przez ludzi. Uchyliliście przykazanie Boże, a trzymacie się ludzkiej tradycji. Dokonujecie obmywania dzbanków i kubków. I wiele innych podobnych rzeczy czynicie. I mówił do nich: umiecie dobrze uchylać przykazanie Boże, aby swoją tradycję zachować. Mojżesz tak powiedział: czci ojca swego i matkę swoją, oraz kto złorzeczy ojcu lub matce, niech śmiercią zginie. A wy mówicie: jeśli kto powie ojcu lub matce korban, to znaczy darem złożonym w ofierze jest to, co by ode mnie miało być wsparciem dla ciebie, to już nie pozwalacie mu nic uczynić dla ojca ani dla matki. I znosicie słowo Boże przez waszą tradycję, którąście sobie przekazali. Wiele też innych, tym podobnych rzeczy czynicie. Ten lud czci mnie wargami, lecz sercem swym daleko jest ode mnie, mówi Pan. To jest właściwa definicja faryzeizmu, choroby, która może zagrażać także nam. Modlitwa na ustach, nawet skrupulatne wypełnianie przykazań Bożych i kultywowanie tradycji naszych ojców. Jeśli jednak zabraknie tego jednego, serca, wszystko inne przepada, staje się bezwartościowe. Naszą dzisiejszą medytację zacząć musimy od przyjrzenia się własnemu sercu. Czy jest ono w stałej i głębokiej relacji z Bogiem? Czy nasze serce bije w rytm serca Bożego? Jeśli tak, to wszystko jest w porządku. Jeśli nie będziemy stale dbać o relacje z Bogiem, to nasza modlitwa stanie się pustosłowiem, czczą gadaniną. Nasze dobre uczynki będą co najwyżej przejawem naszej filantropii, a świadectwo wiary będzie czystą mistyfikacją. Potrzeba, aby nasza wiara, modlitwa i czyny wypływały z potrzeby miłującego serca. Wtedy wypełnienie przykazań przynosi radość i pożytek. Wtedy modlitwa staje się miłą Bogu, a dla nas owocną łaski. A dobre uczynki stają się aktami miłosierdzia, które umacniają zarówno obdarowanego, jak i darczyńcę. Zapytajmy dziś samych siebie o kondycję naszego serca. Na ile moje serce jest domem dla Boga? Czy zawsze i we wszystkich okolicznościach poddaje się natchnieniu Bożemu, wybierając raczej dobro innych niż własny pożytek? Czy moja modlitwa i moje uczynki są echem miłości, która hojnie wypływa z mojego serca ku drugiemu człowiekowi?